nagrywanie. Mamy już 12 sierpnia. Postanowiłam, że nakręcę dzisiaj znowu daily vloga. Czyli konkretnie znowu filmik na spontanie. I jakoś tak, nie wiem, w końcu mam luźniejszy dzień, bo ostatnio cały czas miałam dużo pracy i nie miałam czasu kręcić filmów, nie miałam czasu na nic. Dzisiaj zapowiada się troszeczkę w końcu luźniejszy dzień od ostatniego vloga. Także czemu by nie nagrać dla Was filmu? Dzisiaj jakoś tak około 18 przyjdzie do mnie Kasia na paznokcia, bo tam coś przywaliła i muszę jej dorobić paznokcia. A tak to poza tym mam chyba taki luźny dzień. Planuję posprzątać w pokoju, bo jest syf. Także to on jako pierwszy rzut. Jest u mnie Tosia, pies mojej siostry. Strasznie taki ruchliwy szczeniak i pewnie z nim też trochę dzisiaj posiedzę. Żaba biedna musi siedzieć dzisiaj ze mną w pokoju cały czas, bo po prostu rzuca się na Tosię niestety. Ogólnie żaba jest bardzo spokojnym kotem, takim nieagresywnym bym powiedziała, ale zauważyłam, że ostatnio jej zaczęło odwalać na punkcie zwierząt i punkcie tego, że ona jakby jest zazdrosna. Aha, właśnie, w ostatnim vlogu pokazywałam Wam paznokcie. No i to jest taka historia, że jeśli chodzi o tą metodę z żelem i z cyrkoniami wtopionymi na żelu, mi się sprawdziła. Zdecydowanie polecam tak zrobić, jeśli ktoś chce zyrkonie na hybrydzie czy coś w tym stylu. Dlaczego nie mam tych paznokci? Po prostu miałam taki dzień, w którym przywaliłam paznokciem o coś i złamał mi się mój naturalny paznokciem pod żelem i w ogóle cały mi się złamał. I się tak wnerwiłam, że wzięłam po prostu pilnik i wszystkie moje piękne, długie, jakie miałam paznokcie, wzięłam i spiłowałam do skóry. Czy żałuję? No, troszeczkę żałuję, ale nie ma tragedii. Trochę się przynajmniej podbudują, trochę dam im się zregenerować, że tak powiem, i nie wiem, mogę sobie przedłużyć, bo umiem przedłużyć paznokcie, jest w końcu, robię paznokcie, więc takie umiejętności też posiadam, więc nie ma problemu z tym, że sobie tak planuję, że sobie zrobię takie piękne coś, takiego mega słytaśnego. Także co? Właśnie. W ogóle pierwszy raz się pomalowałam chyba w tym tygodniu, bo jakoś tak się nie maluję. Dla ciekawskich może powiem Wam, co mam na sobie, bo tak właśnie stwierdziłam, że na pewno ktoś z Was będzie się o to pytał, przynajmniej często się dziewczyny o to pytają. Jeszcze jej nie produkowali, więc wziąłem ją na próbę. Powiem Wam, że ogólnie wydaje się być spoko. Jedynie to rozprowadzanie tych rzęs mi się nie podoba. Mam wrażenie, że trochę mi je skleja, ale może jak się trochę zużyje, to będzie lepiej, bo jedynie ta szczoteczka tak mi się do końca nie widzi. Na ustach mam pomadkę z Lovely. Z produkcji bodajże Vibo, jak się nie mylę, mogę się mylić. Wydaje mi się, że to jest produkcja Vibo, ale pomadka ogólnie w Lovely. Jaki to jest numer? Jest to numer 3, można ją kupić w Rossmanie. No i w sumie nic więcej na sobie nie mam, bo jakoś tak nie potrzebuję się malować. Ogólnie nie lubię się malować i nie mam takiej potrzeby się malować. I w ogóle ostatnio się spotykam ciągle z takimi jakby komentarzami na tle mojego makijażu, że nakładam na siebie te tapety i w ogóle. Ale czy wy ludzie macie oczy? Nie mówię o wszystkich, ale ludzie, którzy piszą mi, że nakładam sobie tapetę na twarz, mogę zwrócić uwagę na to, że na przykład tu mam syfa, tu coś mi się rośnie, coś mam kurde na tej twarzy i nie jest wcale idealna cera i w ogóle mam na sobie tylko tusz do rzęs i pomadkę. Także nie wiem, co dla nich znaczy tapeta na twarzy, pomijając permanentne kreski, które też są zrobione delikatnie, ale no nie wiem, po prostu irytuje mnie to, albo może nie tyle co irytuje, może nawet jest to dla mnie jakiś sposób, czuję się, nie wiem, może nawet skoro wyglądam, jakbym miała tapetę i wyglądam według niektórych tak dobrze, jakbym miała tapetę, no to chyba jest komplement, nie wiem, nie wnikam. Ostatnio byłam też w Rossmanie bodajże i poszłam kupić krem do paznokci tam, żeby smarować właśnie po zabiegu ręce, więc muszę mieć krem, ale wyczaiłam w sobie właśnie, nie wiem, czy któraś z Was jest fanem batystów, ale ja jestem wielką fanką tych szamponów. U mnie się mega sprawdzają i jestem z nich mega zadowolona. Wyczaiłam nowy szampon z batyst. Jest on o zapachu sweet and delicious, sweetie, coś takiego.
jest w mega słodkim opakowaniu i w ogóle jestem ciekawa. Wydaje mi się, że pachnie ładnie, ale na razie go nie testuję, bo może jutro go przetestuję, ale jestem pewna, że będzie działał tak samo jak reszta, więc nie wiem, po co miałabym go testować. Ostatnio właśnie moja siostra wyczaiła w sklepie też taki perfum z Nike. Nie wiem, w którym dokładnie sklepie, ale była promocja, także ten perfum zakupiła za jedyne 10 zł, więc jak powiedziała, że jak kupi dwa, będzie miała właśnie za 10 zł, to stwierdziłam, że a niech bierze, ja się chętnie z nią złożę, bo perfum za 10 zł to jak za darmo. Ja w ogóle nie należę do dziewczyn, które znają się jakoś mega na tych markach perfumów, kosmetyków i tak dalej. Bo po prostu no, nie lubię się malować, nie interesują mnie zbytnio marki, nie wiem jak to nazwać. Ja po prostu mam tak, że ja coś ładnie pachnie, to ja to lubię tak i kupuję. Ja bardzo lubię mgiełki do ciała, lubię z Avona mgiełki do ciała. W ogóle lubię takie wszystkie zapachy, które są słodkie, takie zapachy truskawki i temu podobne. Także no, tak to u mnie wygląda. Właśnie, może pokażę Wam jeszcze, co kupiłam sobie, w sumie kupiłam. Była u mnie Sandra na paznokciach i miała taką piękną bluzę z myszki Miki, taki jakby, nie jak to nazwać, coś w stylu komiksu. Taka wielka, duża, szeroka i ona ją kupiła bodajże w Sinsaju za jakieś około 30 zł. Nie wiem, nie chcę Wam skłamać, ale prosiłam siostrę, żeby poszła zobaczyć. Niestety nie znalazła identycznej bluzy, ale znalazła inną bluzę, która wydaje mi się być również ciekawa, bo była za dwie dyszki, także jak za dwie dyszki, to wydaje mi się, że i tak była fajna. Schowałam ją sobie do szafy, więc wyjmę ją na chwilę i Wam po prostu pokażę, bo może ktoś z Was lubi takie rzeczy, więc czemu by nie pokazać. Od razu mówię, że właśnie nie zwracajcie uwagi na bałagan, bo ja mam jeszcze tutaj parę rzeczy do zrobienia i muszę tu posprzątać. Także tutaj spada światło słabo. O, może tak. Także bluza wygląda tak. O, tak lepiej chyba ją widać. Jest to zwykła S-ka. Ma na sobie takie fajne wzory i w ogóle. I była właśnie z 60 na 20 zł, także opłacało się moim zdaniem jak na taką bluzę. Niektórzy mówią, że jakościowo nie są zadowoleni z takich bluz, ale ja już miałam podobne bluzy tego typu. Ja osobiście nie uważam, żeby były one złej jakości. Mi się je dobrze nosi, mają fajny materiał i nie narzekam. Właśnie tak mi teraz przyszło do głowy, ja tak Wam wszystko pokazuję. Zaraz ktoś mi zacznie narzucać, że robię jakieś sponsorowane filmy. Od razu mówię, że te wszystkie rzeczy, jakie Wam teraz pokazałam, są to rzeczy, które po prostu sobie w ostatnim czasie kupiłam i nikt mi nie płaci za to, że Wam je pokazuję. Pokazuję je, bo po prostu coś mi się spodobało lub coś jest, co lubię, także po prostu no, przymrużcie na to oko, bo nie każda rzecz, którą ktoś pokazuje w filmie, jest sponsorowana, a wiem, że dużo ludzi uważa, że jeśli od razu coś pokazuje czy coś, to od razu musi być sponsorowany filmik. Także mówię Wam, że za wszystko zapłaciłam sama, nikt mi tego nie dał w prezencie, nikt mi nie płaci za to, że Wam to pokazuje. I wszystko, co Wam pokazuję, czy mówię, że jest fajne, to pokazuję Wam po prostu, bo mi się to podoba, a nie dlatego, że ktoś mi daje za to hajs. Wiem, że dużo ludzi tak robi, nie? Na YouTubie. I ja ogólnie mam zdanie na ten temat dość takie mieszane. Uważam, że nie ma nic złego w tym, że ktoś pokazuje Wam jakieś produkty na filmie i że ma jakiś tam sponsoring czy coś na stylu, że dostaje coś za darmo i mówi o tym. O ile ta opinia na temat tego produktu jest prawdziwa, jeśli ktoś na przykład bierze rzeczy jakiekolwiek od tych ludzi, którzy im to dają i chcą, żeby im to pokazali na filmie, no to jeżeli mówi o tym, jakie to jest zajebiste i w ogóle, a się okazuje, że to jest do dupy, no to wtedy tego nie popieram, ale jeśli ktoś mówi rzeczywiście prawdziwą opinię, że coś jest fajne lub niefajne, no to uważam, że nie ma nic z tym złego, ponieważ każdy chyba skorzystałby z takiej propozycji dostać coś za darmo czy tam powiedzieć o czymś na filmie, także to akurat nie mam nic przeciwko temu. Także co, nie będę się dłużej rozgadywać, bo zaraz pół vloga będę gadać do tej kamery o w ten sposób jak teraz. A jeszcze czeka mnie długi, długi dzień. Także ja po prostu posprzątam w pokoju, bo tutaj jest co robić. Kto chce chrupeczki? Ty chcesz chrupeczki? Chcesz? Chodź, dam ci tutaj chrupeczki, co? Co? Na drapaczek? Na drapaczek, żabka?
Losę, chłopaczki, twoje chłopaczki, pyszne, smacznego, smacznego. Zaraz zawsze się zrobi taki jeż na plecach. Zawsze jak je coś sobie smakuje, to się robi taki jeż. Będę zanieśli te chrupeczki z powrotem. A jak wrócimy, to pani już będzie miała tego jeża. Ja podejrzewam, że ona ogólnie to się wkurza, jak jej się to kończy. To może dlatego ma tego jeża. A teraz musimy siedzieć w pokoju, bo ona nie może. I co, masz jeża? No troszeczkę już taki się zrobił, delikatny, ale zwykle ma większego jeża na tego plecach. Tak sobie troszeczkę sprzątam, już tam pościeliłam łóżeczko. Zostało mi jeszcze tylko trochę posprzątać na komodach i tak dalej. Ten kocy bym mogła rozłożyć, no tak na spokojnie raczej wszystko. A właśnie, ostatnio wam wspominałam o tej płycie. Mówiłam wam w ostatnim vlogu właśnie, że jestem na płycie Daniela. No i to jest ta właśnie płyta. Ja jestem tutaj na pozycji 7. Dziękuję ci. No i tam śpiewam refren. Jak widać, dostałam pisem dla Pauli. Również dla Pauli. Z tyłu jest moje, są moje dane, aczkolwiek niestety ktoś pomylił moje imię i wpisał Paulina. No ale każe mogło się zdarzyć, także trudno. Osób nie wie, że to są dwa inne imiona, także każdemu mogło się zdarzyć. I tak fajnie, że jestem na tej płycie i że miałam okazję zaśpiewać do niej. Widać, w moim pokoju jest jeszcze dużo gratów, tam sobie zbieram parę śmieci, muszę poukładać. Mam ochotę sobie w szafce porobić jakby segregację, bo mam pół tej komody, mam zawalone książkami i takimi rzeczami szkolnymi. Tu wszystko jest ze szkoły, nie? Tu tak samo jest ze szkoły, wszystkie książki, a ja mam bardzo mało miejsca, mam bardzo dużo rzeczy i chciałabym to wszystko jakoś inaczej uporządkować, żeby te rzeczy ze szkoły jednak gdzieś indziej dać i posprzedawać za jakiś czas te książki, a mieć miejsce na inne rzeczy, które mi się rzeczywiście teraz do czegoś przydadzą, bo rzeczy ze szkoły nie są mi do niczego potrzebne, także mam jeszcze ile czasu? Która jest w ogóle godzina? Mamy godzinę 15:55 i mam jeszcze 2 godziny, no to sobie tak spokojnie teraz usiądę i jeszcze poukładam, coś popróbuję pozmieniać i odezwę się do was jakoś później. W ogóle włączyłam sobie teraz licznik subów, ma już was 5910 i powiem wam szczerze, że jestem mega szczęśliwa, bo jeszcze niedawno wbiło was 5000, a już jestem tak blisko 6000, także naprawdę jestem wam mega wdzięczna i ciekawa jestem, za ile uda nam się dobić ten 6000. Jeśli ktoś wchodzi na czyjś kanał i pisze do kogoś, wypierdalaj ty kur, wiadomo, albo wyzywa mnie i w ogóle i takie rzeczy pisze typu nie umiesz śpiewać, wypierdalaj i takie tam, no to taka osoba dla mnie nie jest wartościowa. Dla mnie taka osoba pokazuje, jaka jest niska i jaka jest głupia po prostu, no bo każdy, nie wiem, może założyć sobie nick o nazwie Maciusiek albo Srusiek albo inne i napisać każdemu. Położę się, że jakby miał mi to powiedzieć prosto w oczy, to po prostu nie dałby rady. Także no, ludzie są wredni, bo człowiek poświęca swój, że tak powiem, czas, osobisty czas, który mógł przeznaczyć na cokolwiek innego, aby zrobić coś dobrze i stara się zrobić tak najlepiej, a jeśli coś mu nie wyjdzie, to albo będą mu to wytykać i pisać, że jest do dupy, nawet jeżeli nie jest źle, no to i tak będą mu to wytykać, a jeśli z kolei zrobisz coś za dobrze, to wtedy będą ci mówić, że na pewno to jest zasługa obróbki wokalu, na pewno jest to zasługa tego i sram tego, także to mnie w ogóle śmieszy, że ja mi mówię, że niech mam, nie lubię po prostu jak mi przerabia głos, nie lubię żadnych autotunów, innych takich rzeczy. Ja po prostu mu mówię, że po prostu nie chcę takich rzeczy, żeby mi nakładał na wokal. Jeśli ja słyszę, że coś zrobił z głosem nie tak, to ja od razu mówię mu, że ma coś ściągnąć i on często się wkurza, że nie może zrobić wokalu tak jakby chciał, bo po prostu na przykład inni mówią, a nałóż mi efektów, a nałóż tamto, sram to, a on po prostu mówi, że jestem taka, że im gorzej, to chyba tym lepiej, także jest taka różnica pomiędzy mną a innymi ludźmi. Hejka, jestem w trakcie sprzątania i powiem wam szczerze, że już nawet sporo zrobiłam tutaj. Mam wszystkie książki, które chcę sprzedać, a przynajmniej spróbować sprzedać. Znaczy nie wszystkie, bo jeszcze niektóre muszę uwieźć od koleżanek, bo pożyczyły niektóre.
Popróżniłam trochę tą szafkę, trochę tutaj poprzestawiałam i zrobiłam sobie swoje rzeczy, dałam jakieś takie różne, co do domu chcę wziąć później, jakieś kubki, jakieś kosmetyki, coś tam. Na razie jeszcze to nie ma ładu i składu, ale coś tam, jak będę się wyprowadzać. Dodałam na razie jakieś puste zeszyty, jakieś kartki czyste i jakieś tam podstawowe rzeczy, które mi są potrzebne, jak będę poprawiać egzamin zawodowy. Tutaj nic w sumie nie zmieniło się, tu mam jeszcze burdel dalej, układam tam jakieś gry, jakieś płyty, jakieś książki przestawiam, a tutaj też właśnie jeszcze są jakieś inne pierdoły, które muszę ułożyć. Jeszcze sporo mam do poukładania, no. Kasia się spóźni, bo mam jakieś gości, nie może właśnie się wyrobić na 18. Oglądałam właśnie Polish Instrumentalista, którego pozdrawiam. Także tak, często śpiewam do jego piosenek, czasami coś nagram. Czasami DJ zmieni mi piosenki, znaczy instrumenty, ale bardzo często nagrywam pod jego piosenki, mimo tego, że czasami nie są wykorzystane, to zawsze nagrywam pod jego. Właśnie, jest już wasz 9:15 końcówka. Tam z 5 osób przyszło od rana. No z rana, w sumie po południu, bo ja stałam dopiero o 14, coś takiego, 13:30 się ogarnęłam. Ale zaczęłam do was gadać jakoś później, więc to była gdzieś około 16. No to tak minęły z 2 godziny, coś takiego. Jest na razie tylko 5 osób, ale jest powoli do przodu. Niedługo może zbije te 6 tysięcy na dniach. Także no, ja jeszcze sobie trochę posprzątam, trochę popatrzę. Co tam Polish Instrumentalista Kuba bodajże robi? No. I teraz sobie usiądę i chwilę wyluzuję, a za chwilę znowu zaczynam sprzątać. W ogóle od niedawna zaczęłam pić kawę. Nigdy wcześniej nie piłam kawy, ale ostatnio miałam takie dni, że byłam tak zmęczona i tak zapracowana, że nie mogłam funkcjonować. I któregoś dnia tak jakby musiałam, miałam przy sobie cały dzień pracy i spałam może z 3 godziny. Stwierdziłam, że muszę coś zrobić, żeby mieć energię i żeby przepracować ten dzień mimo wszystko. No i tak zaczęłam pić kawę. Także do tej pory piję kawę i nie próbowałam żadnej innej, aktualnie piję rozpuszczalną z mlekiem i cukrem, ale jakoś tak zaczęłam mi smakować. Nigdy wcześniej nie piłam kawy, ale teraz jakoś tak staram się przynajmniej wypić jedną kawę dziennie, żeby nie być zmęczona. Chociaż nie mam takiego parcia na tą kawę. Czasem mam po prostu tak, że sobie wstanę rano i wypiję kawę. Nawet nie śniadanie, tylko piję kawę i tak jakoś mi się to zaczyna wkorzeniać. Właśnie robiłam zdjęcia tych podręczników. Będę zaraz robić jakiegoś posta. Może coś uda mi się sprzedać. Bo podręczniki są w naprawdę dobrym stanie, a kupowałam je może po 4 dychy, nawet niektóre, ale sprzedam je i tak za dycha jeden. Bo po prostu ja i tak chcę się tego pozbyć, a przy okazji ktoś może się ucieszyć, bo dostanie coś o wiele taniej niż przez neta, także każdy na tym zyska. Witamy. Ja tu z tą panią teraz będę siedziała w pokoju, żeby se mama trochę odpoczęła od niej. No. Teraz będę sobie robić właśnie paznokcie u stóp. Jest godzina, żeby wam nie skłamać, jest godzina. Nie. A, 22:45, 36. Zbiłam sobie kawę i będę siedzieć z tą małą. Tosia, halo? Idziesz do mnie? Tosia sobie usiądzie, ładnie się pobawi, dobrze? A ciocia będzie robić paznokcie. Nie ma ciocia. Żabcia będzie siedziała sama, bo ona cię podrapie. To ja idę sobie robić paznokcie, a ty się dobrze baw się dobrze. Siedzimy sobie z Tośką. Tośka sobie śpi tak słodko, a ja sobie robię pazurki. O, właśnie zapomniałam wziąć nożyczki do naklejek. Teraz czekam, aż pierwsza lampa zgaśnie. Muszę iść na chwilkę do pokoju, wziąć sobie te nożyczki, bo chcę sobie zrobić takie czarne paznokcie z białymi kotami, takimi anime.
Także czekam, aż to zgaśnie lampa. Tutaj Stosia sobie leży ze mną. W lampie mam stopę. Jak, nie wiem, czy to widać, ale może wam pokażę. Tutaj się pali lampka. Tuż druga malująca się. Tutaj mam te wszystkie naklejki, wszystko, ale nie mam oczywiście tego, co powinna mieć. Czyli nie mam... kabel. Nie mam tego, co powinna mieć, czyli nie mam nożyczek, żeby sobie wyciąć te naklejki, także czekam na pierwszą lampę. Wtedy pójdę po nożyczki, przykleję, nałożę to i będę dalej działać, bo jeszcze parę rzeczy bym chciała dzisiaj zrobić. Ale tak na tych paznokciach mi chyba najbardziej zależało, bo pamiętam, że w ostatnim vlogu miałam taki odrost sobie, że ja tym odrostem cały czas chodziłam do tego czasu, także... Dobra, idę na chwilę do żaby. I potem nożyczki. Tośka, zostaniesz chwilkę, dobra? Proszę Cię. O. No i oczywiście Tosia idzie ze mną. Tosia nie może chwilę poczekać. Zaraz przyjdę, dobra? Ty idę tylko po nożyczki. Zaraz wrócę, Tosiu. Zaraz wrócę. Dobra, teraz żaba znowu będzie się wkurwić. Cześć, kochanie. Ja wiem, że Ty czekasz na mnie, ale musisz chwilkę zostać sama. Dobra, przyszłam tu po te nożyczki do obcięcia tych, o, to się już zaczyna. Tosiu, już idę do Ciebie. Poczekasz na mnie ładnie, tak? Pobaw się z jaszczurkami. Dobra, Tosia zostaje. Idziemy dalej. Zostaw moje nogi, bo ja muszę ten, malować. Chodź się, Tosia, położysz się ładnie. Tak chodzę, ale... Ale mnie nie tak blisko, bo ja nie będę miała jak malować. Chodzę, a nie powinnam chodzić przy malowaniu, ale dobra. Teraz sadzę tą drugą do lampy i będę dalej robić. O właśnie, pokażę wam coś. Widzicie to? Znowu znikają subskrypcje. Ja dzisiaj miałam jakieś 930 końcówkę. Niedawno się wyzerowało do 900. Także dowód na to, że YouTube usuwa subskrypcje. No nie jest to fajne, nie jest to fajne, bo kiedy się czeka na jakąś właśnie liczbę typu 6000, no to trochę wkurzające, jak tak nagle 30 subskrypcji Ci znika, no ale ostatnio właśnie tak często się dzieje na YouTubie, więc tu macie idealny przykład na to. Tosieńko, przesuniesz się trochę, bo bym chciała dokończyć tu. Dobra, dokończę paznokcie i odezwę się do Was później, przesunę to sobie może w tą stronę, tylko ten kabel nie chcę, żeby tak wisiał, bo żarówka mi się jeszcze, znaczy kabel mi się jeszcze popsuje, nie? Żabcia już płacze tam i znowu wiedziałam, tak będzie, ale dobra. Odezwę się do Was, jak skończę paznokcie. Witam Was znowu. Mamy już godzinę prawie 24, jest 3:52. Skończyłam robić swoje wypasione paznokcie. I wydaje mi się, że wyszły fajnie, bo jak na to, w jakich pozycji ja tu muszę robić te paznokcie trochę niewygodnej, to wydaje mi się, że wyszły fajnie. O Jezu, jakiego w ogóle masakra. W ogóle takie stare kolczyki mam na sobie, co dostałam w podstawówce od koleżanki. Mierzę, nie pokazywałam Wam mojej obudowy. Tam w środku mam bilety, ale to nieważne. Mam taką zarąbistą obudowę w jednorożce. Jest boska po prostu. Zamówiłam ją sobie na Allegro za 10 zł, coś takiego. Pokażę Wam moje paznokcie. Nie wiem, czy to dobrze widać. Nie są one zrobione idealnie, bo ciężko mi się pracowało w tej pozycji, ale jestem zadowolona. Zrobiłam sobie czarne paznokcie z takimi anime kotkami. Jeden właśnie jest taki uśmiechający się, drugi daje buziaczka. Czy Wy to będziecie widzieć? Coś właśnie takiego i są mega przesłodkie moim zdaniem. Fajnie wyszły. Moje stopy już są trochę zjechane. Także teraz będę sobie znowu siedziała. Coś tam robiła i powiem Wam szczerze, że już nawet nie czuję zmęczenia. Nawet nie czuję zmęczenia, Wam powiem szczerze. Jeszcze parę rzeczy chcę zrobić, porobić dzisiaj. Tak, to normalny pije kawę o 24? Ja. Jak widać, nic ciekawego nie porabiam. Nic ciekawego się u mnie nie dzieje. Moją małą dziuciulką. I... Panem misiem, wielki pan miś. Tak siedzimy. Ja się cieszę, że w końcu zrobiłam te stopy, bo już naprawdę miałam ich dość. I sobie tak odpoczywamy. Tosia już sobie chrapie.
Może nagram wam to się z bliska. Mały maluszek sobie chrapie, widzicie? Ojej. Tak. To się sobie śpi. A ja pójdę. Albo może posprzątam trochę te rzeczy, co tu są. O! To Sienka się położy do swojego legowiska. Ojejku. I sobie będzie spała, tak? Tutaj sobie śpi, a ja tu posprzątam. Mam parę rzeczy do wywalenia. Pozanosiłam parę rzeczy do... O, muzyczka ci w tle. Wyłączę ją. Bo nie chcę, żeby mi... zablokowali film znowu. Wyobraźcie sobie, co mi żaba odwaliła. Ona jest chyba zazdrosna o tą Tosię. Tą panią. No ja nie wchodzę do pokoju, zanoszę lampy i wszystko, a żabka mi chyba, nie wiem, chyba po złości normalnie, z zazdrości mi nasrała na mój biały dywan, nie? Jestem w szoku, pierwszy raz coś takiego zrobiła, bo macie z tą kuwetę, nigdy tego nie robiła. Ja podejrzewam, że ona się po prostu na mnie wkurzyła, że ja siedzę z Tosią zamiast z żabą i no jest zazdrosna, no i co zrobiła? Nasrała mi na dywan, także super, posprzątałam to, ale... Nie mogę domyć kuźwa tej plamy, nie? Jestem po prostu w szoku, co mój kot teraz odwalił. No. Także zwierzęta jednak są. Nie powiem, że zrobiła to po złości, bo się kładła. Kładła się i wiecie, żeby ją głaskać i w ogóle, więc ja jestem przekonana, że ona po prostu zrobiła to z zazdrości i nie jestem na nią zła, ale po prostu jestem w szoku. Na... Co ten mój kot tak naprawdę odwalił, bo miał obok kuwety, więc nie rozumiem, czemu ona to zrobiła. Tosia! Cię, rzucę ci. Puścisz? No puść. No puść na chwilę. No puść na chwilę, Tosia. Puść na chwilę. No tak, puść na chwilę, proszę cię. Tosia, rzucę ci. Hello, 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 proszę pani. Nie puścisz, prawda? Aaaa. Dobra. Hej, muszę uśpić twoją czujność. Opa, przynieś. Tak, pięknie, teraz mi daj. No daj mi. Tosia, daj mi, daj mi. Wow! Dobra, rzucę. Zmęczyłaś się już? Teraz mi dasz? Żeby ja cię całą ciągnęła, jo? Dobra, dość tej zabawy, bo mi się już nie chce. Czuję się wykończona. Miałam dość zabawy, dziękuję. Muszę umyć ręce, proszę pani. Trzeba umyć? Że ta od śliny. Cała jestem od twojej śliny, Tosia. Saluteńka. O, ty masz jeszcze wodę. Jeszcze piję wodę, mały piesek, tylko się nie ścikaj, bo błagam cię. Dobra. No co, nie krępuj się. Boisz się ciemności? Nie boisz się ciemności. Dobra. Sakra. Śmierdzę psem. Idzie spać? Idź spać. Ojenny. Ojenny. Co ten piesek tutaj chce? Tak, super. Super się bawiłam. Ja też się super bawiłam. Tak. Tak. Nie? Nie? Nie widzę się to. Co ty, Tosielku? Tosienko, sreńko. To żaba. To żaba. Mówię ci, że żaba.
I co? Co teraz? Idziesz spać? Pójdziesz ty spać? No i co? Masz problem, nie skoczysz się? Tędy. O, tędy, tędy się pakuje, tak. Tak, Tosia, tak. No dobra, no chodź. Włóż miejsce. Położysz się? Połóż się. A do trzeciej albo czwartej w nocy? Aczkolwiek planuję teraz pograć w Simsy. Pierw zmontuję ten film, później pogram w Simsy. Także raczej nie ma sensu go ciągnąć. Niebawem się zobaczymy, mam nadzieję, w kolejnym vlogu. I dziękuję wszystkim, którzy są. Dziękuję też wszystkim, którzy mnie wspierają i piszą do mnie mega miłe rzeczy. Ja naprawdę czytam wszystkie komentarze. I te miłe, i te niemiłe. Aczkolwiek wiadomo, no... mogłabym powiedzieć, że czasami mam takie dni, kiedy ja po prostu mam dość. Piszą do mnie ludzie, którzy po prostu, jakby to powiedzieć, już nawet nie mówię o tym, że wyzywają mnie i piszą mi największe obelgi, jakie by tylko mogli, ale piszą mi rzeczy nieprawdziwe, piszą mi rzeczy, które no po prostu nigdy nie miały miejsca, nie będą miały miejsca. No na przykład, że jestem kurwą, że jestem dziwką, że mam wypierdalać i takie tam... Być może jestem trochę za bardzo bezpośrednia dzisiaj, ale tak jakby się działo we mnie to, że po prostu miałam chwilami takie dni, że mimo iż miałam powiedzmy z 30 komentarzy, które były bardzo pozytywne, bardzo miłe i bardzo wspierające, wystarczył jeden taki mega chamski komentarz typu o wypierdalaj, o jesteś beznadziejna, o spierdalaj i takie tam. I ja tu niestety nie wyolbrzymiam, bo ludzie w necie są strasznie, strasznie wredni. I jakiś kolejny temat, który mnie ostatnio strasznie męczył, to fakt, iż ludzie zarzucają mi, że mój głos jest przerobiony w Despacito na przykład. A w Despacito zaśpiewałam dokładnie tak samo, jak zaśpiewałam w oryginale. Mogę wam nawet puścić wokal bez obróbki. Jakiś tam właśnie mam w folderze. Pokażę wam, jak brzmi mój wokal bez obróbki, bez muzyki i przekonacie się, że nie ma żadnej różnicy w tym wokalu. Dobra, pomijmy tą jakąś muzyczkę, której słuchałam. Mam tutaj znowu syf. Zmieniony tom, to nie. Gdzie to jest? Piosenki w praniu. I tutaj mamy Despacito bodajże gdzieś. I puszczę wam, nie wiem, jakiekolwiek podejście, powiedzmy, że trzecie. I tutaj będziecie mogli zobaczyć mój naturalny wokal bez żadnej obróbki. Bez muzyki. Jak magnes ciągniesz mnie, jestem coraz bliżej, wiem, moje serce szybciej bije. Mówię, już układam plan. Coraz bardziej pragnę cię, będziesz mój, ja to wiem. Powoli chcę oddychać twoim ciałem. No i przewinę podejrzę na cokolwiek, na końcówkę. Bardziej i bardziej, twoje piękno jest zagadką, ale mogę rozwiązać ją łatwo. Powoli chcę oddychać twoim ciałem. Moje zmysły oszalały, w twoich myślach pozostanę. Powoli chcę zdobywać twój labirynt palcem swoim. No i to jest podejście trzecie, tak? Tych podejść jest trzy. No i jest to przykładowe podejście, które wam puściłam i jak widać nie ma tu żadnej różnicy w moim śpiewie. Wiadomo, że mastering robi swoje, ale tak jak wam pokazuję, nie ma tu żadnych fałszów ani z tych rzeczy. Po prostu głos jest delikatnie, nie wiem, zmiksowany, tak? Tak, żeby pasował do muzyki. Nie ma nałożonych żadnych efektów, chyba że jakiś delikatny pogłos czy coś tego typu. Więc nie rozumiem ludzi, którzy właśnie piszą mi komentarze tego typu i zarzucają mi, że nie umiem śpiewać. Dobra, od tamtego czasu dobiło was już troszeczkę się nadrabia ta ilość, którą straciliśmy. No tak. Także właśnie, no,
mam tak jakby teraz może dowód na to, że naprawdę śpiewałam tak jak śpiewałam i że nie oszukuję nikogo. O mój Boże. Nie wierzę w to. Tosia, czyś ty zwariowała? Czy te zwierzęta naprawdę... Nie. Nasikała mnie łóżko. Co ty to zrobiłaś? Dlaczego? Dlaczego ty mi nie powiedziałaś, że chcesz siku, Tosia? Boże! No nie będę na ciebie krzyczeć, ale zobacz, co zrobiłaś. Nasikałaś mi na łóżko. Ja... Nie wytrzymam normalnie, nie wytrzymam. No, widzicie. I takim pięknym akcentem mogę skończyć dzisiejszego vloga. Myślałam, że wam jeszcze zaśpiewam, ale ja już teraz automatycznie straciłam ochotę na śpiewanie. Może w następnym vlogu wam coś zaśpiewam, ale... Straciłam humor teraz na to, żeby śpiewać. Także ja nie wiem, co te zwierzęta dzisiaj odwalają. Ale ja już mam dość. Posprzątam to. Pomontuję, pogram Simsy i pójdę spać, bo tak, widać, no fantastycznie. Ja powiem sobie, że ja nie mam cierpliwości do szczeniaków i to się jest u mnie na weekend, to nie jest mój pies, to jest pies mojej siostry. I wiem, że nie zrobię tego specjalnie, ale kurde, mogłaby chociaż powiedzieć, że ona chce na dwór cokolwiek, a ona nic. No dobra, trudno się mówi, to tylko szczeniak. Nie będę robić żadnych problemów. Posprzątam te siki, które Tosia zbroiła. Tosia nasiusiała. Tak, Tosia, ty zasiusiałaś. I tym pięknym akcentem kończę dzisiejszego vloga. Dziękuję wszystkim za oglądanie i Boże, ja nie wiem, co się dzisiaj odwaliło, ale naprawdę mam nadzieję, że następny vlog będzie normalniejszy, bo ten dzień jest jakiś chory. Kot mi sra na dywan, później pies mi nasikał na łóżko, nie, po prostu jedno wielkie kombo. Ja nie wiem, co się dzieje w tym domu, ale jakaś masakra. Pani Tosia już pójdzie, może spać. Także po raz kolejny się żegnam i już tak teraz, tak, żaba teraz kacze po drzwiach. I już teraz tak na 100% chciałabym zakończyć oficjalnie vloga. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w kolejnym vlogu, a ja idę sprzątać ten syf. I nie robić to, o czym wam już mówiłam wcześniej. Także do zobaczenia w następnym filmiczku. Buziaczki i pa, pa.